No siema, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i witam Was w być może, prawdopodobnie, ostatnim już w tym roku 24-godzinnym maratonie czytelniczym, a przynajmniej takim oficjalnym, gdzie wcześniej Wam go ogłosiłam, co prawda chciałam go ogłosić jeszcze wcześniej, ale mi się nie udało, ten tydzień był strasznie zwariowany, nieważne. No i w takim, z którego nagrywam vloga, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego że no kończy się listopad i nie zapowiada się, żebym w czasie jeszcze tym takim świąteczno przedświątecznym, poświątecznym miała czas taki maraton zorganizować. Może się uda jakoś tak właśnie tuż po świętach, przed Sylwestrem, ale nic nie obiecuję, zobaczymy. W razie czego wolę już teraz ustalić, że być może to jest ten ostatni maraton, który rozpoczyna się, słuchajcie, za 5 minut, więc zacznijmy od takiego szybkiego wstępu, gdzie najpierw Wam pokażę książki, które tak wstępnie sobie odłożyłam. Odłożyłam sobie i myślę o ich przeczytaniu podczas tych 24 godzin. Jest piątek, zaczynam o 17, tak jak mówię, za 5 minut i myślę, że będę zaczynać od książki O zmierzchu. Jest to książka, która będzie moim body readingiem z Agacią, która zaczęła tę książkę czytać dosłownie godzinę przede mną, z tego co się orientuję, jak mi pisała na Instagramie, natomiast Agacia też ten weekend będzie ją czytać. To jest książka krótka, jest to też dobra książka na maraton i ja od jakiegoś czasu mam wielką chętkę na sięgnięcie po coś z literatury azjatyckiej. Tutaj mamy literaturę koreańską akurat i myślę, że tak, że wreszcie spełnię swoje zachcianki. W sumie nie wiem, co ja gadam, strasznie dziwny ten wstęp. Nieważne. W każdym razie, co ja tutaj jeszcze mam odłożone, co ewentualnie będę czytać później, za którąś z tych książek się zabiorę pewnie później, chyba że coś nagle innego mi wpadnie do głowy i złapię na to ochotę. Natomiast odłożyłam sobie tutaj również Lyle Colleen Hoover. Lyle, w sumie nie do końca wiem, Layla. Niech będzie. W każdym razie to jest książka, którą miałam w jakimś TBR-ze, tylko że nie wiem, to był chyba TBR na jesień. Jeszcze tej książki ostatecznie nie przeczytałam, a miałam ochotę. I ona też wydaje się dobrą lekturą taką pod maratony, więc mam ją na uwadze. Też mam na uwadze książkę, która do mnie przyszła chyba w zeszłym tygodniu i na którą też dosyć nagle nabrałam ochoty, czyli Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney. Z tą książką jest taka kwestia, ja ją sobie wrzuciłam właśnie też do TBR-u do końca roku, żeby ją przeczytać. Nabrałam na nią ochotę, dlatego że w ogóle nabrałam ochotę na tego typu książki, taką literaturę piękną, trochę obyczajową, ale z takimi nietypowymi, nie wiem, bohaterami, relacjami i tak dalej, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. A słyszałam o tej książce, że ci, którym nie spodobali się normalni ludzie tej autorki, są zwykle fanami tej książki i na odwrót, więc mam nadzieję, że akurat ta mi się spodoba. Też zastanawiam się nad skończeniem, ponieważ niedawno zaczęłam sobie rewidować trzeci tom Księgi Całości, czyli Grąbelarska Legenda Serce Gór, Feliksa Kressa, autora, który no niestety niedawno nas opuścił i było to bardzo, bardzo przykre. Kontynuuję wreszcie właśnie z rereadem serii, tak jak sobie go zaplanowałam chyba w te wakacje, że będę rereadować te części, które już przeczytałam, żeby się potem od razu też zabrać za kolejne, troszeczkę sobie więcej rzeczy przypomnieć i uświadomić i może więcej zrozumieć. No jestem zachwycona, no bo ja bardzo tę serię lubię i zostało mi jej troszkę ponad połowa, może będę chciała sobie ją dzisiaj skończyć, albo jutro w ciągu tych 24 godzin w każdym razie. Zobaczymy jak to będzie. Cieszę się, że jednak do tej serii wróciłam, bo naprawdę to jest seria, którą ja bardzo lubię i którą czyta mi się bardzo przyjemnie, nawet jeżeli momentami jest taka mocna i niekoniecznie te rzeczy, które się tam dzieją, są przyjemne. Ale tak, ja tutaj już zaraz zaczynam. Rozgadałam się za bardzo. Biorę pierwszą książkę, zaczynam czytać, a potem zobaczymy, na co będę miała ochotę i jeszcze dam Wam znać. Mamy, słuchajcie, godzinę 20, a ja dopiero skończyłam pierwszą książkę, natomiast pomimo tego, że ona jest cienka, nie czytało się jej za szybko, ona ma 200 stron tam z haczykiem. W ogóle najzabawniejsze jest to, że szkoda mi było czasu na szukanie znaczników, a nie wiem, gdzie zniknęły moje ciemniejsze znaczniki, żeby mi pasowały do okładki, więc miejsca, które chciałam oznaczyć, takie trzy, musiałam sobie oznaczyć przegranym kuponem wlotka, którego sobie podarłam, miałam go pod ręką i sobie pozaznaczałam te strony i po maratonie po prostu poszukam tych znaczników i sobie to przeprawię znacznikami normalnymi. Natomiast to jest historia, gdzie mamy dwie perspektywy, męską i żeńską. W tej historii w ogóle bardzo ciężko mi było
załapać, kto jest kim. Bo szczerze mówiąc, z koreańskich książek, koreańskiej literatury czytam mało. Chyba w ogóle najgorzej jednak jest z tymi imionami koreańskimi, bo tutaj są jeszcze z myślnikami pomiędzy, ja nie wiem, gdzie jest imię, gdzie jest nazwisko. I wiele tutaj było podobnie brzmiących. I byłam strasznie zamieszana, bo myślałam, że to wszystko wiąże się i łączy troszeczkę inaczej niż ostatecznie się okazało. Pewnie wychwyciłabym to wcześniej, gdybym po prostu, no wiecie, w tych imionach i nazwiskach i w ogóle lepiej się odnajdywała. Natomiast mamy perspektywę męską i żeńską i mężczyzna, z którego perspektywy też zaczynamy jakby tę książkę, on jest wykładowcą i w pewnym momencie dostaje tak jakby list od pewnej kobiety. W sumie większość tej książki to jest historia i tego mężczyzny, i tej kobiety, które tak wiecie, są na zmianę pisane. Ona jest też trochę chaotyczna, ja bym powiedziała, pod względem perspektyw czasowych, dlatego że momentami mamy przeszłość postaci z perspektywy, których jest pisany dany rozdział. I opowieści właśnie z przeszłości, gdzieś tam, czy z młodości bohatera, czy po prostu sprzed kilku lat. A czasami bardziej z takiej, wiecie, teraźniejszości, gdzie dzieją się te akcje, gdzie na przykład bohater dostaje ten list. I jakby ciężko jest się w tym połapać, jaki jest ogólny cel, zamysł tego wszystkiego i o czym w sumie jest ta historia. I jeżeli lubicie książki, gdzie po prostu macie jakieś tam historie postaci z ich znajomych, gdzie po prostu oni opowiadają o różnych fragmentach ze swojego życia, gdzie nie ma jakiejś większej ku temu celowości prawie do samego końca, bo dopiero pod sam koniec to jakoś się poniekąd łączy i zgrywa. No nie wiem, no dla mnie to była książka po prostu okej, takie trzy gwiazdki. Doczytałam nawet ten fragment tutaj od autora i w fragmencie od autora dosłownie ostatnie zdanie, które jest o tej książce, jest to po prostu opowieść o cieniu blaknącej starej miłości. I jest to prawda, ale jest tutaj dużo rzeczy tak jakby dodatkowych właśnie takich po prostu historii. No to jest historia, której nie czytało się za szybko i też nie było dla mnie czymś jakimś wielce wyjątkowym. Nie mogę chyba nic więcej bardziej entuzjastycznego o tej książce na ten moment powiedzieć. Co prawda to zakończenie mi się naprawdę podobało i to jak to było uplecione i jak wszystko już tam mniej więcej zaskoczyło i zrozumiałam co i jak i do samego jakby końca tej książki to jak ona się skończyła, no to właśnie ten koniec wybrzmiał najmocniej i mi się to najbardziej podobało, ale też no nie, jakby nie podnosi to bardzo mocno oceny tej książki w mojej głowie. Wiecie co, teraz zanim zabiorę się za jakąś inną książkę, to jeszcze mam tutaj This Poison Heart, czyli Zatrute Serce i mam dosłownie jakieś, nie wiem, 60 stron do końca tej książki. Chciałabym ją skończyć. Skończę ją, nie będę o niej za wiele mówić, będę wrzucać z tą książką posta na Instagrama na pewno niedługo i coś więcej o samej książce, ewentualnie na kanale, to już Wam powiem przy podsumowaniu miesiąca. Możliwe, że za Elaile się zabiorę w następnej kolejności, jak skończę Zatrute Serce, to bardzo prawdopodobne, że zabiorę się za Colleen Hoover, no i zgłoszę się do Was później z jakimiś jeszcze update'ami czytelniczymi. No jest w 14:30, mój ukochany już śpi, a w tle słyszycie piekarnik, ponieważ czekam jeszcze aż dopieką się bułki, żebyśmy rano mieli świeże pieczywko na śniadanko. Natomiast czas już chyba, żebym zmyła makijaż i powoli się układła. I do tej w 14:30, ostatni raz się, o kurczę, ostatni raz zgłaszałam się do Was o 20:00 chyba, tak?
Wow. No, w każdym razie, wtedy zgodnie z tym, co mówiłam, skończyłam Zatrute serce, natomiast na temat tej książki nie będę za wiele mówić, bo tylko 60 stron doczytałam. 60 stron, gdzie było sporo tam akcji i w ogóle, więc okej. Okay. Natomiast więcej wam powiem o tej książce w podsumowaniu. Zaczęłam czytać Lailę. Oczywiście dalej posługuję się porwanym po prostu, porwanym kuponem z Totka. Chociaż mogłabym sobie wziąć zakładkę, bo czemu nie, bo mam ich mega dużo, tylko po prostu to było pierwsze, co miałam pod ręką. Zaczęłam czytać Lailę i doczytałam do strony 119. Będę zaczynać 10 rozdział i powiem wam, że ta książka jest naprawdę ciekawa. To znaczy, ona jest jakaś dziwna. Zaczyna się od tego, zaczyna się w ogóle od jakiegoś przesłuchania, ale początek tej książki to jest tak, że pewna parka się poznaje na imprezie, na weselu siostry bohaterki i na tym weselu jakby ten chłopak gra w zespole, widzi tę dziewczynę i tam zaczynają ze sobą rozmawiać i w ogóle coś ich do siebie przyciąga i tak dalej. I generalnie od tego zaczyna się pewna relacja, ale ta relacja, jak potem to wszystko następuje, wydaje mi się dosyć dziwna i w ogóle zaczynają się w pewnym momencie dziać też dziwne rzeczy. I ja od kilkudziesięciu stron tej książki już mam takie, że w ogóle what the fuck? O co tu chodzi? Co tutaj się dzieje? Jestem ciekawa, co tutaj z tego wszystkiego wyniknie, co się okaże, bo te fragmenty przesłuchania są też takie dosyć osobliwe. Te fragmenty przesłuchania są jakby oczywiście z późniejszej perspektywy po różnych wydarzeniach. No i nie wiem, jak ta kwestia się tutaj rozwiąże, ale no podoba mi się to. Podoba mi się to póki co, jestem bardzo mocno zaintrygowana, chociaż jest dziwnie. Trochę dziwnie. Jak na Colleen Hoover, to jest po prostu dziwnie. Aż się nie spodziewałam czegoś takiego, aczkolwiek wiedziałam, że tutaj to nie będzie taki zwykły sobie po prostu romans. No i oprócz tego skończyłam, dlatego że w pewnym momencie po prostu chciałam się przerzucić na coś innego. Miałam ochotę troszeczkę wrócić sobie do fantastyki i stwierdziłam, że skończę sobie właśnie Grombylarską Legendę, a przynajmniej tę pierwszą część, czyli właśnie Serce Gór, czyli ten trzeci tom. Przeczytałam, zaczęłam chyba od, pokazywałam wam jakoś 235 strony, czy coś koło tego. W każdym razie skończyłam tę książkę i doczytałam jej z 340 stron, tak średnio licząc. No i jestem bardzo zadowolona z lektury. Ta książka po raz kolejny mi uświadomiła, właściwie przypomniała, jaką sympatią darzy tę serię i bardzo chciałabym w najbliższym też czasie, może nie wiem, może jutro mi się uda po to sięgnąć? Może po prostu jutro jako jedną z ewentualnych książek do wyboru bym wzięła drugą część Grombylarskiej Legendy, dlatego że chciałabym właśnie zakończyć i przeczytać razem mniej więcej tę historię Kareniry, czyli łowczyni, którą mamy na kartach tej części. I jeszcze przez chwilę albo poczytam sobie Lailę, albo słuchajcie, jeszcze jedna jest rzecz, którą ja rozważam, mianowicie przeczytanie, a właściwie dokończenie na telefonie, ponieważ na Legimi na telefonie zaczęłam kiedyś czytać W górach szaleństwa, czyli kolejne z dzieł Lovecrafta, które mam do przeczytania w tym zbiorze, czyli w zbiorze Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści, albo Lailę po sobie kontynuuję. Zobaczymy. Natomiast chciałabym jeszcze paręnaście, parę dziesiąt stron może przed tym walnąć i się tak jakby którąś książką ululać. Dzień dobry. Dzień dobry, Miszko. Dzień dobry, mamy godzinę 11:02 i w ogóle jest strasznie ciemno, muszę zaraz zapalić chyba światło po prostu w domu, bo no to już jest ta pora roku niestety, gdzie praktycznie przez cały czas będzie się świecić światło w mieszkaniu. W każdym razie zgłaszam się do was jeszcze taka troszeczkę nieogarnięta, bo czytałam Lailę i powiem wam, że strasznie się wciągnęłam. Skończyłam już tę książkę, dałam jej
4,1 gwiazdki, przynajmniej no, tak ją oceniam obecnie po jej skończeniu. W pewnym momencie, kiedy zaczynają się dziać pewne rzeczy, no to jakby robi się ciekawie i ta książka do pewnego momentu mi się podobała. Miałam takie, kurczę, w jakiś sposób jest to ekscytujące, w jakiś sposób jest to coś innego i w ogóle, aż nagle pewne rzeczy zaczynają się okazywać i miałam takie, aha, to chyba jest, kurczę, jeszcze lepiej podrasowane i jeszcze ciekawiej ugrane, niż mi się wydawało, że będzie. Oczywiście, no jest to romans i są tutaj sceny troszeczkę takie łóżkowe bardziej, ale nie są aż tak jakoś porozpisywane na wiele stron i tak dalej, więc było spoko pod tym względem. No i właśnie ten taki dodatkowy, bardzo ciekawy smaczek, który był w tej książce, sprawił, że ten romans był naprawdę ciekawy i ta książka ogólnie była dla mnie ciekawa. Jest to jedna po prostu z niewielu książek Colleen Hoover, które ja faktycznie chciałam przeczytać, dlatego że właśnie kiedyś usłyszałam, co w niej jest i pod tym względem byłam jej bardzo ciekawa. No, nie zawiodłam się, naprawdę jestem bardzo zadowolona, że wreszcie się za nią zabrałam, bo już miałam na nią ochotę dłuższy czas temu, ale tak ją odkładałam i odkładałam. Ale no nie, no generalnie super. Teraz bym się ogarnęła, fajnie by było. Jeszcze mi zostało 6 godzin, tak, maratonu. Natomiast myślę, że jednak się skuszę i wezmę jako kolejną książkę tę grombelarską legendę Wstęgi Aleru, czyli jakby drugą część historii grombelarskiej legendy. Nie za bardzo jestem przygotowana na to, co tam się wydarzy, bo no to jest reading, więc oczywiście wiem, co tam się wydarzy. W pewnym momencie troszeczkę ogarnę swoją twarz i pójdę sobie robić śniadanie, bo aż z tego wszystkiego zrobiłam sobie kawę i zapomniałam o śniadaniu, jak czytałam tę Lailę nieszczęsną, szczęsną, nie wiem. W każdym razie jeszcze jedna rzecz, przeczytałam jeszcze wczoraj przed snem kilkanaście stron W górach szaleństwa Lovecrafta, więc tak, no to nie jest, to nie są historie, które obecnie wchodziłyby mi jakoś szybko. Ale jestem w miarę zaintrygowana, zaciekawiona, to nie jest tak, że mi się też to nie podoba, tylko po prostu to jest na tyle powolne, że ja też powolnie do tego podchodzę. Dobra, póki co to by było na tyle. Wiecie co? Tak to czasem jest oczekiwania kontra rzeczywistość, bo spodziewałam się w sumie, że ten maraton będzie troszeczkę bogatszy, zarówno w jakieś urywki, wstawki, w moje komentarze, jak i w ogóle w książki najlepiej też. Spodziewałam się, że pójdzie mi troszeczkę lepiej, ale już mamy 17 z haczykiem, ten maraton się zakończył. Nie zgłaszałam się do Was wcześniej, skończyłam już do tej pory oczywiście drugą część tak jakby grombelarskiej legendy, czyli te Wstęgi Aleru, czyli jej czwarty tom księgi całości. Skończyłam już ją chyba z 40 minut temu, czy coś koło tego, natomiast w tym czasie, ponieważ wiem, że nic innego by nie udało mi się przeczytać, nie udałoby mi się skończyć, niespecjalnie miałam też ochotę na żaden komiks czy mangę, więc stwierdziłam, że po prostu przez te ostatnie 40 minut jeszcze troszeczkę sobie podczytam książki, którą czytam obecnie do innego filmu i no, jest to czasochłonna lektura, mianowicie Małe Życie czytam. I sobie po prostu Małego Życia troszeczkę więcej podczytałam przez te ostatnie 40 minut, pół godziny. No, no i tam, tamtej książce nie będę mówić, bo tak jak mówię, tamta książka na pewno będzie w osobnym filmie, no i z tych kilkudziesięciu stron, co tam doczytałam, no to wiecie, może nie będę zdawać relacji. Natomiast czekajcie, już przynajmniej wiecie, że Małe Życie czytam, więc prędzej czy później o tej książce opowiem. No jeżeli chodzi o drugą część grombelarskiej legendy, no to no oczywiście, no czegoś można się było spodziewać, jak nie złamanego serca. Po prostu ja dalej nie jestem w stanie przeżyć tego, co tam się wydarzyło i jak szybko to się wydarzyło i jak po prostu to był mocny moment tam, naprawdę. Te kilkanaście, dziesiąt stron w tamtym momencie to było coś naprawdę mocnego i bardzo chętnie wrócę do tej serii z kolejnymi tomami. Mam nadzieję, że niedługo, no nie podejrzewam, żeby w grudniu udało mi się któryś tom kolejny przeczytać, bo mam dosyć obfite plany czytelnicze jeszcze do końca roku, ale kto wie, może jeszcze się sama zaskoczę, ale na pewno będę przynajmniej z początkiem przyszłego roku sobie kontynuować tę serię, reread tej serii, a potem, tak jak mówiłam już wcześniej, te kolejne tomy, których jeszcze nie czytałam. No, jestem pod wrażeniem, aczkolwiek, szczerze mówiąc,
po tych takich najważniejszych, najmocniejszych wydarzeniach tego tomu, jak następowały kolejne, to ich Ririt już troszeczkę mnie męczył, w sensie w ogóle mnie to mało interesowało już przez to, że dostałam największy cios wcześniej. Nieważne. W każdym razie i tak Wam polecam i tę serię, i te konkretnie części. Nie wiem, czy wiecie, natomiast jeszcze tak wspomnę, jakbyście byli zainteresowani, że jeżeli chodzi o grombelarską legendę i w ogóle pierwsze 3-4 tak jakby tomy tej serii, to można je czytać nie po kolei. To znaczy pierwszy, drugi i trzeci można czytać nie po kolei, natomiast kiedy czytacie trzeci, no to przydałoby się wtedy od razu przeczytać czwarty. I przed kontynuowaniem tej całej serii warto wszystkie te cztery mieć najpierw przeczytane, czyli pierwszy, drugi, trzeci i kontynuacja trzeciego w tomie czwartym. Także tak, oprócz tego jeszcze Wam chyba nie powiedziałam, znaczy nie wiem, w którymś filmie to mówiłam, ale nie wiem w którym, że w trzecim tomie, właśnie w tej pierwszej części grombelarskiej legendy, czyli w Sercu Gór, jest taka scena, która mi się bardzo nie podobała i którą no, obecnie musiałam pominąć sobie, jak już wiedziałam, że tam jest i już zaczęła się zbliżać, to musiałam ją sobie przekartkować. Scena z tresurą pewnego rodzaju, nazwijmy to, psów, więc wszyscy wiemy, o co chodzi. Jeżeli mnie znacie, no to wiadomo, o co chodzi. A jeżeli chodzi jeszcze o ogólne podsumowanie tego maratonu, no tak jak mówię, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. 3 w całości przeczytane książki i ponad połowa tej, to znaczy tak, w ogóle po kolei. Najpierw O Zmierzchu, potem chyba skończyłam najpierw grombelarską legendę, tak? A potem skończyłam Lailę i potem jeszcze ta grombelarska legenda, a w międzyczasie 60 stron This Poison Heart, ale no o tym nie będę mówić za dużo, bo tak jak mówiłam, do tego akurat wrócę w podsumowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o te książki, no to chociaż, tak jak mówię, ja kocham tę serię i bardzo się cieszyłam na ich reread i sprawiał mi wielką przyjemność, to też muszę w tym maratonie zdecydowanie Lailę tutaj wyróżnić, bo niespodziewanie przyniosła mi naprawdę wiele przyjemności ta książka. To jest książka, po której nie można się wiele spodziewać, którą trzeba brać tak pewnie z przymrużeniem oka w wielu momentach, ale mimo wszystko jestem strasznie zadowolona z lektury. Podobała mi się, o dziwo, naprawdę, także no ponad 4 gwiazdki, no to już coś mówi, jeżeli chodzi o Colleen Hoover i o mnie, która nie czyta romansów, no to tutaj akurat ten smaczek tak wszystko fajnie, wiecie, fajnie uwypuklił i sprawił, że ta książka po prostu była naprawdę interesująca. No i O Zmierzchu już w ogóle, znaczy tą sobie znacznikowałam, ale już w ogóle zamieniłam te kupony lotka na znaczniki, bo znalazłam znaczniki, bo oczywiście nie mogłam ich znaleźć, nie wiedziałam, gdzie są. Dajcie znać, jeżeli braliście udział w maratonie, jak Wam poszło, co udało Wam się przeczytać. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. No i szczerze mówiąc, jednak gdzieś tam głęboko w środku mam nadzieję, że uda mi się może jeszcze pod koniec grudnia, może w tej przerwie między świętami a Sylwestrem, jakiś jeszcze jeden maraton zrobić. Dajcie znać, czy byście chcieli wtedy mniej więcej w tamtym okresie wziąć udział w takim maratonie. Bo ja naprawdę lubię od czasu do czasu tak sobie przestawić mózg, nastawić się na to intensywne czytanie i wziąć udział w takim maratonie. No a dzisiaj jednak nie czuję po tych 24 godzinach takiej satysfakcji, jak czuję zwykle, więc chciałabym jeszcze sobie to podbudować i może następnym razem jakoś, wiecie, bardziej intensywnie by mi poszło to czytanie, lepiej by mi poszło, byłabym bardziej sama po prostu zadowolona. Oczywiście wszystkim, którzy brali udział, bardzo dziękuję za wzięcie udziału. Dziękuję Wam też za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się po prostu następnym razem. Także do zobaczenia, to pa!